Siema, z tej strony Gespatio, no i to jest 17 odcinek z serii z gry Scooby-Doo Pierwsze Strachy i nie wykluczam, że jest to już ostatni odcinek tak naprawdę z tej gry, słuchajcie, ponieważ naprawdę został nam tylko czwarty poziom w ostatniej zagadce i walka z główną wiedźmą, tak naprawdę, że tak powiem. Tak więc, no, lecimy bez zbędnego przedłużania do poziomu czwartego. Tutaj odstawiłem muzyczkę na poziomach, jak słyszeliście. No ale dobra, będziemy sterować Fredem i Daphne i jak pamiętacie, zdobyliśmy w poprzednich poziomach kostiumy dla nich, dzięki czemu oni teraz będą wyglądali jak rycerz i wiking, kurde. Tak więc całkiem fajnie ogólnie to się tutaj będzie prezentować, myślę. Ten poziom jest lekko długawy, choć myślę, że powinniśmy sobie z nim poradzić. No co jest? O, dobra, rozwalone. I tutaj ogólnie mamy dość sporo pająków, na razie nie mamy jakiegoś głównego zadania. Jak widzicie, z tego miecza i toporu całkiem nieźle te pająki schodzą. Tak samo te domki od tych pająków. Zapomniałem po prostu nazwy. Nie można tego nazwać ulem, jakby nie patrzeć. Po prostu nazwiemy to sobie. Mamy jakąś gilotynę w ogóle. Nie możemy jej zniszczyć całkowicie. Czekajcie tutaj. Muszę się podrapać po głowie. Dobra, tutaj mamy jakieś szkielety w klatkach, widać, że długo tu przesiedzieli w tych lochach. No i ogólnie sama wiedźma tutaj też przesiedziała, jakby nie patrzeć, bo została ponoć trącona do lochów. Tu też jakieś, widzę, metody tortur się znajdują. Czekajcie tutaj ostrożnie. Okej, mamy kolejne pająki. W ogóle nie pamiętam tego poziomu, powiem wam, tylko w minimalnym stopniu. Okej, niszczymy to. No. Okej, super. Zniszczmy jeszcze tą tarczę, to. Mam nadzieję w ogóle, że się wyrobię z tym odcinkiem, bo jest po godzinie 14, a o godzinie 15 muszę wyjść z domu, więc mam nadzieję, że się wyrobię. Nie chcę przerywać tego nagrania, nie daj Boże, więc muszę jakoś się wyrobić. Choć odcinek, myślę, nie przekroczy połowy godzinki. Jakim cudem. Ogólnie po tym odcinku możecie się spodziewać funny moments. Czy coś mi tu nie gra? O, dobra. Teraz się udało. Dobra, tutaj mamy sporo antyków do zniszczenia, że tak powiem. Jest to już w ogóle trzeci odcinek, który nagrywam dzisiaj, bo nagrałem sobie Raymana, odcinek ze Scoobiego i teraz ten odcinek ze Scoobiego, żeby całą serię już ukończyć. Tak więc powiem wam, moglibyście to docenić. Tak, co mnie znowu tam zatrzymało, kurde. Tracę te Scooby chrupki w ogóle niepotrzebnie. No ale okej, Jezu, jakie tam są kolce. Czy wy to w ogóle widzicie? Dobra, co my tu mamy? Serio spadłem. No, Jezu. Czekajcie. Róbmy podwójnego jumpa może. Żeby to nam mogło jakoś pomóc. I teraz tak, tu... No prawie znowu spadłem. Okej. To jesteśmy dalej. Super, jesteśmy. Jak nas to wypierdzieliło do tej góry? O nie, wilkołaki. Zawsze chciałam być pilotem. Widzę medalion w ogóle. A co ci się tu kojarzy z byciem pilotem? Tutaj w ogóle możemy te wilkołaki do tych przepaści wypierdzielić. Wypadł mi stąd. Pięknie. Jak widzicie, jak tutaj ładnie odrzucam. No, wypad. Cztery wilkołaki już pokonane. Okej, kolejny wleciał. Dobra, załatwmy już go osobiście. Albo dobra, wpadł do tej przepaści jednak. Teraz mamy znowu tego takiego czarnoksiężnika do pokonania. Wow, on jest tu. Albo nie, on jest tam na górze. Tutaj mamy taką w miarę rozbudowaną walkę, jak widzicie, bo dodatkowo te pająki ciągle się tutaj wpierdzielają w nieswoje sprawy. I całkiem głośno mam tą muzykę ustawioną. No wypad. Dobra, lecę tutaj. Serio zniknął. Dobra, tutaj gdzieś jest medalion, tak? Okej, mamy medalion. Gdzie on jest, słuchajcie? Jakoś go nie... A, tu jest, dobra. Wypad. Bo tutaj jest taka trochę rozbudowana plansza i nie wiem, ile czasu będę go za każdym razem szukał. Czy on jest tu? Tak, on jest gdzieś tutaj. Tu się pojawił, dobra. Ok,
Okej, okay. Mógłbym go równie dobrze do przepaści wrzucić. W jakiś sposób. A w ogóle to jest jakaś przepaść? Tam była przepaść, tak. Tutaj jest ten gościu. Serio? Czekajcie. Tu jest, tu jest, tu jest. Gin. Dobra, jeszcze go nie załatwiłem. Tutaj, dobra. Wypad. Kurde, no kiedy ja go wreszcie pokonam? Nie mam ochoty się z nim jakoś szczególnie długo cackać. O, dobra, jest. Super, załatwiony. To jeszcze mamy te pająki. I dobra, myślę, że możemy już stąd uciekać. Mianowicie przez te drzwi. I okej. Okay. Czekajcie, poprawię sobie jeszcze mikrofon raz. I ciśniemy. Wypad, wypad, wypad. Tutaj musimy Fredowi udostępnić to do obrócenia. Kurde, jeszcze gargulce. I ci z kopalni, ja pierdziele. Co tu się odwala w ogóle? Nie mamy nikogo, kto może czymś rzucać. Ale akurat te gargulce i tak łatwo zrzucić. Gin. Okej, kurde. Okej, super. Gin. Kurde, no. Fred wydaje spoko okrzyki nawet. Kurde, no będę latał za nim. Okej. Mamy udostępnione dla Freda tamte urządzenie, tak więc przełączamy się na niego. I bierzemy się za to. Okej, udało się. Lecimy dalej. Tutaj w ogóle medalionów brak na chwilę obecną. Zdobyliśmy jeden. Czego? Błota? Czy młota? Bo ja teraz nie zrozumiałem za bardzo. I dlatego moim zdaniem powinny być napisy do każdych słów w tej grze. No ale dobra, nieważne. Wypad. Młota, dobra, zrozumiałem już. Tutaj mamy znowu to. Znowu musimy to udostępnić, pokonując chmarę przeciwników. Tutaj mamy takie fale wrogów po prostu, jakby nie patrzeć. Znowu gargulce, kurde. Bierzemy się za nich, szybko. Wypad, wszyscy, wypad. Gincie, gincie, kurde. Ile mi tu serduszek poszło? Gin. Super. Ten też załatwiony. I tutaj też mamy już załatwionego. Praktycznie. Czekajcie, bo ja się tak skupiam i nawet nie wiem, co gadam za bardzo. Ale dobra. Skupiamy się. Skubi chrupek to naprawdę dużo tutaj możemy znaleźć. Co ta kamera tak wariuje nam tutaj, kurde. Chwila. Okej. Aha, Fred, Jezu. Przełącz się na Freda. I zaraz będziemy mogli lecieć dalej. Dobra, super. Pokonujemy tych ziomków. Gin, super. Powiem wam, że idzie całkiem spoko na razie. Tutaj już jesteśmy naprawdę blisko ukończenia gry praktycznie. Czemu jeszcze wstałeś? A, myślisz, że cię to obroni. Ja sam se to w sumie zniszczyłeś teraz, więc zdychaj. No i dobra, jesteśmy dalej. Teraz musimy przełączyć, jak widzicie, dwie dźwignie. Kurde, no, what the fuck. Dobra, ten gościu załatwiony. Tu jeszcze słyszę i widzę nawet gościa. Tutaj sobie to zniszczymy. Przepraszam, jeśli mogę tak nawalać w ten kontrol, bo on jest odpowiedzialny za uderzanie. Nie wiem, czy można to zmienić w ustawieniach, no ale mi to sterowanie odpowiada. Wiecie, spacja, skok i w ogóle. Tutaj na enterze mamy to. Na backspace mamy wskazówki. Natomiast na tabie mamy przełączanie. No ale dobra. Tutaj te gargulce nam chyba w ogóle ożyją. Chociaż pewności nie mam. Tak, jak przełączymy dźwignię, no właśnie. Czekajcie, zniszczmy te skrzynki. No bo ja się zajmę tym gargulcem może najpierw.
Ginżesz, człowieku. Okej. Okay. Znaczy człowieku, kurde, bestio, gargulcu. To nie jest człowiek. Okej. Okay. Wypad. Jeszcze ty. No i dobra, teraz musimy przełączyć jeszcze tą dźwignię. Śmiesznie się ta Daphne wspina tak z tym młotem i z tą tarczą. Okej, okay, mamy. Okej, okay, no patrzcie, jeszcze na dodatek znowu mamy tego magika. Do pokonania, kurde. Wypad gościu. Wow, tu się pojawił, dobra, bierzemy go. Okej. Okay. Tego gargulca wypadałoby zarąbać. Okej, okay, udało się. Czego ty chcesz, człowieku? Wypierdzielaj, wracaj do Hobbita. Bo stamtąd chyba przybyłeś. No, kurde. Idź mi stąd. A, tu się pojawił, dobra. Spoko, już prawie. Gin, gin, gin. Jeszcze go nie załatwiliśmy. On tutaj robi nas bambuko. Podobne umiejętności będzie miała wiedźma, którą będziemy musieli pokonać ogólnie. Ale dobra, ten gościu też załatwiony, idziemy dalej. O kurde, patrzcie na to. Barona gonią wilkołaki. To jest ogólnie ten niby straszny koniec, o którym była mowa. Który niby ma go spotkać. Więc trochę to jest straszne. Ale dobra. Bierzemy się mimo wszystko do roboty. Kurde, jeszcze znowu te wilkołaki, to znaczy nie wilkołaki, tylko gargulce, chciałem powiedzieć. Się pomyliłem. No kurde, czemu ja go nigdy nie umiem trafić dobrze? Gincie, gincie. Super, prosto w ryj. Jeszcze to zniszczmy. Wszystkie te antyki. No i dobra. Ten poziom w ogóle chyba, jak przejdziemy poniżej 20 minut, to chyba wtedy właśnie... chyba wtedy dostaniemy trofeum, no ale ogólnie ja nie będę się jakoś szczególnie starał o te trofeum. Bo chcę po prostu poziom przejść jak najlepiej, co nie? Pokonać przeciwników, w ogóle zebrać skubi chubki, żeby później móc kostiumy kupić. Myślisz, że cię to uchroni? Kurde, udupię. Dobra, pięknie, a ty czego tu chcesz? Wypadł mi stąd. Weźmy sobie serduszko z historycznej umywalki. I dobra. Pyk. Jeszcze ten. No i gin. Super, jakoś się udało. W ogóle jak na razie to ten poziom i tak przechodzę szybko. Jakby nie patrzeć. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Słyszę medalion. Czekajcie. O, zdobyłem, dobra. Bo tutaj mamy, jak widzicie, mnóstwo super chrupek. Czekajcie, Fred musi zrobić to. Tutaj chyba będą jakieś chmary wilkołaków w ogóle. Bo to musimy chyba kilka razy zrobić. Okej, okay, pierwszy raz. No i właśnie, są wilkołaki. What the fuck? Aha, dobra, ich słuchajcie, nie wiem, czy ja miałem pokonać te wilkołaki, ale one się tam zamknęły, co ciekawe. Dobra. Tak, my je mieliśmy pokonać, ale one się tam zamknęły, ja nie mogę. Skróciliśmy sobie walkę. Wypadł mi stąd, kurna. Nie chcę was tu. Dobra, pierwszy załatwiony. Drugi. I trzeci zaraz już też. Też, okej, okay, super. I w ogóle chciałbym jeszcze sobie może zebrać te... te super róbki niektóre. Okej, okay, te. Przełączamy się na Freda. I... lecimy z ostatnim... przekręceniem. O, patrzcie, mamy tą... skrzynkę. Z kostiumem. Z kostiumem? Jak to z kostiumem? Scooby Ninja, teraz może kupić ten kostium. I co ciekawe, ten kostium chyba nie będzie w ogóle użyty w grze. Tak oryginalnie. Tylko będziemy mogli go wykorzystać tak ogólnie, do kupienia tylko. Aha, i teraz jeszcze raz Fred musi to zrobić, okej.
Jak widzicie, tam już wilkołaki czekają. No i bierzemy się do roboty. Pyk, kurde. Wypadł, wypadł z tymi pazurami i szponami. Kurde, zębami. Pyk. Wow, wow, wow. Gincie, kurde. Pyk. Dobra, one już, kurde, ryczą. Okej, ten pokonany. Teraz tego jeszcze. Okej, super, udało się. Tutaj może ominimy ogólnie to. Lecimy dalej. Kurde, serio? Jeszcze więcej wilkołaków. Dobra, musimy ich chyba załatwić. Chociaż pewności nie mam, ale dobra. Pyk. Pyk, ja tu z ataków miażdżących będę ich cisnął. Okej, super. No, 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 no. Dobra. Super. Tutaj w ogóle tam mamy obraz barona. Dobra, lecimy dalej. Wow, kurde, co tu się dzieje? Te jakieś kule nas atakowały. W ogóle słyszę medalion. Wiecie, czy ten medalion nie jest przypadkiem... A nie wiem, gdzie jest ten medalion, powiem wam. No ale dobra. A, tu chyba gdzieś jest, tak? Tak, Scooby musiałby tam przejść. Ja tam nie doskoczę? Doskoczyłem! Udało się, super. Doskoczyłem. Nie wiem jak, ale doskoczyłem. Dobra, Fred, musimy to pociągnąć. Okej. Tutaj pokonujemy kolejne gargulce. Już jesteśmy blisko końca poziomu ogólnie, z tego co mi się wydaje. Także zobaczymy. No wypad, wypad. Wypad, super, pokonany. Co mamy tutaj? Kolejne gargulce, kurde. No chodźcie tu. Dobra, super. Za jakie imperium, kurde? Okej, ten pokonany. W ogóle one nie latają, te gargulce. Naprawdę. Jeszcze wilkołaki. Pyk. Pięknie. Czekajcie, w ogóle możemy iść dalej. Więc dobra. Tutaj musimy przełączyć dwie dźwignie. Bo te wilkołaki, już powiem wam, są lekko irytujące. Okej, pierwsza dźwignia z głowy. Tutaj w ogóle widzę medalion. Serio go nie zdobyłem. Co za kurde. Ja wiem, że kudłaty go raczej musi zdobyć, ale... O właśnie. To jest i tak możliwe do zdobycia. Druga dźwignia. Dobra. Nie, no serio, jeszcze ten gościu. Wypad. Idziemy tu. Okej, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Gin, kurde. No ja nie mogę, te wilkołaki mi tu nie dadzą w ogóle żyć, jak widzicie. No dawaj, 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 te gargulce też mi nie pomagają, ale ja chcę tego gościa pokonać najpierw. Wypad. Jest, pokonany, super. Okej, teraz 5 układanek. Widzę, że tu jest, bo już mi się nie chce przeciwników za bardzo pokonywać, słuchajcie. Ale jak widzicie, akcja jest niezła tutaj. Tutaj też widzę układankę. Kurde. O, i jest, okej. I co mamy? Album rodzinnych zdjęć, to album zdjęć rodzinnych. Jest tu Baron, ale nie ma Lady Azarni. Okej. Zgłoś się, Velmo. Zagadka właśnie stała się dziwniejsza. Dziwniejsza już nie może być. Co się stało? Mamy rozmowę. Znaleźliśmy album ze zdjęciami rodziny von Rickenstrup. Na żadnej fotce nie ma Lady Azarni. Będziemy szukać dalej. Tak, dobry pomysł. Uważajcie na siebie, twardziele. Mam złe przeczucia. Czy to już jest koniec poziomu? Tak, to jest koniec poziomu. No i dobra. Lecimy dalej.
Teraz będziemy mieli już walkę z bossem, jakby nie patrzeć. No, całkiem sporo chrupek się udało zgarnąć, choć X2 nie będzie. No, ale trudno. I ile medalionów? Wszystkie. No i super. Tak, mamy kostium trofeum, nie ma wskazówka, jest ostatnia. No i dobra. Bandzior, słuchajcie, ostateczny poziom w całej grze, czyli walka z wiedźmą i ogólnie zakończenie tej zagadki będzie bardzo creepy, więc ja wtedy się zamknę i będziecie mogli nas spokojnie wysłuchać. Ale na razie zabierzmy się za bardzo klimatyczną walkę. Serio klimatyczną. Jezu. To było bardzo creepy kiedyś. I ona się ogólnie powiększyła, co jest nieludzką rzeczą, gdyby ona była w kostiumie. Wiecie, zwykła w kostiumie, więc jakby nie patrzeć, chyba już się domyślacie jednej rzeczy, ale... A ogólnie... Zobaczycie pod koniec gry to, o co mi chodzi, jeśli się jeszcze nie połapujecie. Gin, 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 kurde, gin. Wypad. Dobra, ten jest pokonany. Ona się strasznie wkurza, jak pokonujemy jakiegoś przeciwnika. Okej. Kolejny wypad, wypad. Do przepaści zlatuj. Albo po prostu, dobra, pokonany. I ostatni. Okej, załatwiony. Pierwsza faza za nami. Teraz będziemy mieli drugą. Ja nie mogę. Dobra, teraz musimy zniszczyć te słupy. Pierwszy zniszczony. Kurde no. Drugi. No co, boisz się? Okej. Trzeci. I tu będzie czwarty. Udało się. Super. Ostatnia faza. W ogóle ta walka jest całkiem prosta. Jeszcze żyje, kurde. Teraz musimy ją załatwić. Jak widzicie, ona się teleportuje, tak jak tamten magik. Aczkolwiek można ją łatwo załatwić. Zdychaj. Nie będziesz nękać barona. Kurde, bo ona tutaj też takimi ognistymi kulami strzela, ale jak widzicie, na razie tego unikam. Strasznie mało chrupek mam, ale to nie jest najważniejsze w trakcie tej walki. Dobra, gin, gin, gin. Szkoda, że nie można jej wrzucić do przepaści najzwyczajniej, choć w sumie chyba teraz spadła, ale... Nie wiem, czy to odjęło jej dużo życia. Chyba niezbyt. Dobra, wypad, wypad. Pięknie. Ogólnie jak ją załatwimy, tą ognistą kulą, to jeszcze będzie taka mała niespodzianka z jej strony w tej fazie. Kudła tego w ogóle wypierdzieliła. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Dobra, zdychaj, zdychaj. Chociaż jakby nie patrzeć, jeszcze nie zginie. Zaraz zobaczycie dlaczego. O właśnie. I patrzcie teraz. Odrodziła sobie połowę życia. I pewnie się zastanawiacie, jak to jest możliwe, skoro to jest przebieraniec. Ale na pewno. Dobra, zaraz zobaczycie. Okej, tutaj musimy uważać. No, dawaj, dawaj, dawaj. Super, pełno życia odjęło. Super. Kolejna ognista kula. Tutaj już jest szaleństwo na 100%. Idę po serducho. Dobra, jest serducho. Gin, gin, gin. Kurde. Okej, już prawie. Dobra, udało się. Koniec walki. Dobra, teraz obejrzyjcie sobie ostatni filmik w całej grze. I spróbujcie zrobić swoją własną teorię na temat tego. Aha, dobra, nieważne, jeszcze mamy wybrać złoczyńcę, mamy kamerdynera Costingtona, mamy Cala Perkinsa, czyli tego myśliwego w stroju niedźwiedzia i Lady Azarni. No i oczywiście standardowo, tak jak to zawsze wybierałem na środku, Lady Azarni. I teraz słuchajcie tego creepy filmiku i ogólnie wygłoście w komentarzach, jeśli chcecie własną teorię. Jedziemy. Oglądajcie.
wiedźma nie miała poczucia humoru, ale dom legł u jej stóp. Udało się wam, dzieciaki. Może nie mam zamku, ale na pewno nie będę tęsknił za klątwą. Nie wiem, jak wam dziękować. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc, baronie. To była trudna zagadka. Tak. Kto by przypuszczał, że pod zamkiem jest ukryta kopalnia złota? A siostra chciała się pana pozbyć, żeby mieć całe złoto dla siebie. Tak, ale jak pańska siostra zrobiła tę sztuczkę z błyskawicą, magią i powiększaniem się? No właśnie. Przepraszam, jaka siostra? Ja nie mam siostry. Ależ ma pan. Lady Azarni mieszka z panem w zamku. W zamku kluczy mieszkam tylko ja i służba. Jestem jedynakiem. Ale widzieliśmy, jak Costington z nią rozmawia. Tak naprawdę, Freddy, widzieliście tylko Lady Azarni mówiącą do Costingtona. Wydaje mi się, że ta zagadka pozostanie nierozwiązana. Mnie to pasuje. Mnie też. Wybaczcie państwo. Festiwal strawy. Przyjęcie dla świń rozpoczął się. Super! Scooby-Dooby! Jedzonko! To jest creepy. Naprawdę. Ale dobra. Zdobyliśmy tylko tyle chrupek. Mamy maskę potwora. Ogólnie. I w ten sposób ukończyliśmy grę. Jak słyszeliście, Lady Azarni, którą widzieliśmy w pierwszym poziomie gry, musiała być duchem i mówiła do Costingtona, a on jej po prostu nie widział, tylko my ją widzieliśmy. Tak to najwyraźniej było. Ona była prawdziwym duchem, który nawiedzał. To była prawdziwa klątwa. No i dobra, ogólnie mogę wam pokazać, znaczy kupimy kostiumy tutaj. Czekajcie, muszę teraz trochę pójść tutaj w prawo. I zaraz będziemy kończyli odcinek, bo trwa on już prawie pół godziny. Tak więc dobra, aha, tu się zaczyna, tak? Tu, dobra. Kupujemy. Wszystko. Mam nadzieję, że starczy nam na wszystko. O kurde. Patrzcie na to. Nie starczyło nam na tych górników i na wilkołaki. No dobra, słuchajcie, no starałem się kupić tych kostiumów jak najwięcej, tak więc dobra, wróćmy do początku i ogólnie pokażę wam jeszcze inne rzeczy, jakie tutaj możemy sobie zobaczyć, bo ich wam nie pokazywałem jeszcze. Tak więc czekajcie, wróćmy. Dobra. Mamy oczywiście trofea, tutaj mamy wszystkie, które ja zdobyłem, jak widzicie. Jest to wujak Wandal, ruiny rzymskie, pluszowa, groza, listonosz, dowódca działa, królewska katastrofa i zemsta kapturka. To są osiągnięcia, które zdobyliśmy. A nie zdobyliśmy tutaj poziomu na prędkość, 200 zabawek, 100 morskich krabów, pokładowy system dźwięku wszystkich nurków głębinowych, a nie 10. 8 medalionów Scoobiego, poziom poniżej 20 minut i znajdź wszystkie medaliony Scoobiego. Oczywiście potwory, wszystkie maski zdobyte. No i tutaj wiadomo, są opcje, tam kody i ustawienia. No i dobra, tak więc tutaj ogólnie ukończyliśmy już całą grę, nie na 100%, ale ukończyliśmy. Tak więc już możecie teraz zostawić łapkę w górę, pisać komentarze, subskrybować kanał i klikać w dzwonek. Tak więc to będzie na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, nara.